Minęło już ponad 100 lat od roku 1888, kiedy to dwóch uczonych, Yersin i Roux, odkryli pierwszą toksynę bakteryjną, toksynę tężcową. Od tego czasu odkryto już bardzo dużo toksyn bakteryjnych i okazało się, że są one głównym czynnikiem zmian chorobowych powstałych podczas inwazji bakterii patogennych. Musimy zadać sobie pytanie, co to znaczy toksyna bakteryjna. Otóż toksyna bakteryjna jest to substancja produkowana przez bakterie wpływająca na organizm, na metabolizm komórek organizmu wyższego. Zwykle jest to ze skutkiem śmiertelnym. Otóż toksyny bakteryjne są najsilniejszymi znanymi substancjami toksycznymi na Ziemi. 1 mg krystalicznej toksyny botulinowej lub tężcowej wystarczy do zabicia 2 milionów świnek morskich. Wynika z tego, że dawka niezbędna do zabicia jednej świnki morskiej to jest 4 × 10⁻⁷ mg. A badania wykazały, że w 1991 roku Irak w swoich arsenałach posiadał 19 tysięcy litrów stężonego roztworu toksyny botulinowej, co wystarczałoby do zabicia 3-krotnie każdego mieszkańca kuli ziemskiej. Dzięki temu, że toksyny bakteryjne są tak aktywne, a jednocześnie ich produkcja tak prosta, stają się bronią biedaków, ponieważ każdy naród, każde państwo może w prosty sposób wyprodukować albo toksynę, albo bakterie produkujące te toksyny. Co jest charakterystyczne dla toksyn? Po pierwsze, toksyny bakteryjne zwykle przekazywane są w organizmie pomiędzy bakteriami na drodze transportu horyzontalnego genów. Związane jest to z występowaniem tzw. wysp patogenności. Okazało się, że w chromozomie bakteryjnym są specjalne regiony DNA różniące się procentowym składem zasad i te rejony zwykle kodują zestawy genów niezbędne w procesach patogenezy. I te rejony, tzw. wyspy patogenności, mogą być przekazywane pomiędzy bakteriami. Także nie tylko uzyskanie pojedynczej cechy powoduje powstanie patogena, ale uzyskanie całego zestawu cech, czy to na drodze transportu przy użyciu faga, czy na drodze koniugacji, powoduje przekazanie pełnego zestawu genów niezbędnych do tego, aby bakteria, zwykle niepatogenna, mogła stać się patogenem. Znamy 3 typy toksyn bakteryjnych. Pierwszy typ są to egzotoksyny i one będą głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania. Są to toksyny białkowe uwalniane na zewnątrz komórki bakteryjnej podczas wzrostu. One przemieszczają się z miejsca infekcji, w którym znajdują się bakterie i powodują uszkodzenia komórek i tkanek znajdujących się daleko od samych bakterii. Przykładami mogą być toksyna błonicy, toksyna cholery, czy też toksyna krztuśca. Druga grupa toksyn są to endotoksyny. Są to zwykle składniki budulcowe bakterii. Podczas lizy takiej komórki bakteryjnej następuje jej rozkład i uwalniane do krwiobiegu zostają składniki budulcowe, takie jak lipidy, białka, kompleksy, czy też wielocukrowce. I organizm reaguje na obecność tych substancji we krwi, uruchamiając systemy opornościowe. Takim przykładem jest lipopolisacharyd produkowany przez bakterie gram ujemne. Jest składnikiem osłon. W momencie, w którym pojawia się w naszym organizmie, zostaje uwolniony we krwi, powoduje toksyczne zmiany. Porównując siłę egzotoksyn i endotoksyn, to zmiany chorobowe odpowiadające działalności egzotoksyn. W przypadku endotoksyn, takich jak LPS, są wywoływane przez bardzo duże ilości substancji obecnych we krwi, np. około 1 czy 2 mg, porównując z 10 do minus 7 mg, to znaczy, że była tam 1 oraz 7 zer. Trzecią grupą toksyn są toksyny niebiałkowe. Do tej grupy należą wszystkie substancje produkowane przez bakterie znajdujące się wewnątrz organizmu, a powodujące zmiany występujące w organizmie. W tym momencie w tej grupie znajdują się mniej więcej 3 podgrupy. Pierwsze to samolotne, niestabilne związki siarkowe, druga grupa to poliaminy, a trzecia są to krótkołańcuchowe kwasy karboksylowe. Powróćmy do egzotoksyn, pierwszej grupy z przedstawionych toksyn bakteryjnych. Pod względem funkcjonalnym możemy tą grupę toksyn podzielić na kilka podgrup. Pierwsza podgrupa zawiera białka biorące udział w niszczeniu struktur występujących na powierzchni komórek eukariotycznych oraz między komórkami eukariotycznymi. Możemy tutaj zauważyć takie białka jak hialuronidaza, powodująca degradację enzymatyczną kwasu hialuronowego, proteazy wywołujące degradację enzymatyczną białek, kolagenazę rozkładającą kolagen, lipazę rozkładającą lipidy. Obecność tych białek powoduje nie tylko uszkodzenia samej tkanki jako takiej, lecz umożliwia bakteriom łatwiejsze rozprzestrzenianie się w rejonie zakażonej tkanki. Do tej grupy należą też toksyny bakteryjne, których zadaniem jest zniszczenie błony komórkowej, umożliwiające dostanie się bakterii do wnętrza komórek eukariotycznych, czy też wyciek substancji pokarmowych z uszkodzonych komórek do środowiska zewnętrznego. Widzimy tutaj perflingolyzynę, areolizynę, czy też hemolizynę. Wszystkie te białka powodują perforację błony i wszystkie te białka związane są oczywiście z odpowiednimi chorobami wywoływanymi przez bakterie. Przyjrzyjmy się działaniu jednej z tych toksyn. Jest to produkowana przez komórki Staphylococcus aureus alfa-toksyna. Białko to produkowane jest w postaci monomerów, a następnie łączy się ze sobą, tworząc strukturę przypominającą grzybek. Struktura ta zawiera w środku por. Wbudowuje się do błony cytoplazmatycznej i zaburza przepływ jonów pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem komórki eukariotycznej. Do następnych toksyn działających w innym miejscu należą toksyny hamujące syntezę białka. O tych toksynach możemy powiedzieć, że ich obecność w środowisku jest prawie w każdym przypadku śmiertelna dla komórek eukariotycznych. Tu mamy tutaj toksynę błonicy, toksynę Shiga, czy też egzotoksynę A. One wszystkie łączą się z elementami mechanizmu biorącego udział w syntezie białka, blokując go nieodwracalnie i powodując śmierć komórki. Jedna z takich toksyn, toksyna Shiga, składa się z dwóch podjednostek. Pierwsza to jest podjednostka enzymatyczna oraz podjednostki biorące udział w przyleganiu i do powierzchni komórki i przenikaniu do wnętrza tej komórki. Na drodze endocytozy toksyna Shiga dostaje się do wnętrza komórki enzymatycznej, gdzie łączy się z systemem produkującym białka, zaburzając syntezę tego białka. Następna grupa są to toksyny aktywujące drugorzędne systemy przekaźnikowe w organizmie. Przekazywanie sygnału pomiędzy komórkami jest bardzo ważnym dla całościowego istnienia organizmu wyższego. I równie ważne dla komórki jest to, żeby odebrać sygnały z powierzchni komórki z komórki nabłonkowej, czy też komórki, jakiejkolwiek komórki eukariotycznej i przekazać te sygnały wewnątrz do odpowiednich organeli, umożliwiając odpowiedź komórki na odpowiednie bodźce zewnętrzne. I toksyny należące do grupy trzeciej zaburzają przepływ informacji w komórkach eukariotycznych. Zwykle dzieje się to na zaburzeniu produkcji przekaźnika drugiego stopnia. Przekaźnikiem tym może być cykliczny guazyna, cykliczne ATP, adenozynofosforan, czy też białka biorące udział w przekazywaniu sygnału. Toksyna ST, Escherichia coli, powoduje przyłączenie się do receptora, wywołując silną produkcję cyklicznego guanozynomonofosforanu. Obecność tej substancji w cytoplazmie komórki eukariotycznej powoduje zaburzenia przepływu elektrolitów i wyrzut elektrolitów z komórki na zewnątrz. Wynikiem jest powstanie biegunki. Następna grupa egzotoksyn są to toksyny aktywujące odpowiedź immunologiczną organizmu. Należą do nich enterotoksyna Staphylococcus aureus, czy też egzotoksyna pyrogenna Streptococcus pyrogenes. Związane są z zespołami wstrząsu toksycznego, gorączkami, czy też zatruciami pokarmowymi. Na czym polega działanie tych toksyn? Toksyny te są superantygenami. Komórka eukariotyczna, kiedy chce pokazać układowi immunologicznemu, że została zasiedlona przez patogen lub jakieś obcą substancję, umieszcza fragmenty tej substancji w cząsteczce MHC. Są to dwa białka występujące na powierzchni komórki eukariotycznej i w rowku między nimi umieszczony jest drobniutki fragment obcej substancji. W normalnych warunkach limfocyt T i jego receptor TCR rozpoznaje antygen prezentowany przez komórki MHC jako obcą substancję i w ten sposób uczy się ją rozpoznawać. I w wyniku takiej reakcji powstaje odpowiednia populacja limfocytów T, które nauczyły się w jaki sposób uszkadzać, niszczyć obcą substancję. Superantygen zaś przyłącza się do tego układu z boku. Dzięki temu, łącząc się w części niespecyficznej, może wywoływać aktywację większej ilości komórek limfocytów T. Dzięki temu produkowana jest większa ilość cytokinin biorących udział w odpowiedziach prozapalnych i wykorzystując własne systemy obronne, organizm sam się uszkadza. Zostaje jeszcze grupa toksyn, które są proteazami. Są to bardzo ważne toksyny. Jest to toksyna wąglika, toksyna Clostridium botulinum wywołującej zatrucia jadem kiełbasianym, czy też toksyna tężcowa. Te proteazy, czyli białka biorące udział w rozkładzie enzymatycznym białek, oddziaływują na komórki układu nerwowego. Enzymatycznie rozkładając białka występujące w synapsach, uniemożliwiają przepływ acetylocholiny, wydzielanie acetylocholiny, dzięki temu powodując zaburzenia przekazywania sygnału prowadzące do zwiotczenia mięśni. Jako ludzie chcemy poznać to, co robią toksyny, poznać same toksyny i myślimy o tym, że jeżeli dowiemy się, jaki gen koduje toksynę, z ilu aminokwasów się składa, jaką ma masę i jak działa, będziemy w ten sposób wiedzieli wszystko o tej toksynie i będziemy znali cały proces wywoływany przez tą toksynę. Otóż nie jest to prawdą. Przyjrzyjmy się jednej z toksyn. Tą toksyną jest listeriolizyna. Tutaj mamy jej obraz przestrzenny. Jest to białko o masie 58 kilodaltonów, produkowane przez bakterię Listeria monocytogenes. Może przypuszczalnie akurat w tym momencie, kiedy to widać komórki bakteryjne zbliżające się do powierzchni komórki eukariotycznej. Otóż troszeczkę o Listerii monocytogenes. Bakteria ta dostaje się do organizmu na drodze fagocytozy. Hemolizyna wywołuje lizę fagosomu i bakteria przedostaje się do wnętrza cytoplazmy, gdzie może dzielić się i wykorzystując system transportu zwany kometą listeryjną rozprzestrzeniać się do innych komórek, nie opuszczając już samej komórki eukariotycznej. Jak działa hemolizyna? Kiedy wyobrazimy sobie błonę, podwójną błonę lipidową, możemy zaobserwować, że ciężko jest zbudować się białku, które jest rozpuszczalne w wodzie, do tej błony cytoplazmatycznej. Więc kiedy pojawi się cząsteczka hemolizyny, pojawia się ona w formie na początku nieaktywnej. Następuje jej aktywacja i tworzenie formy zdolnej do wnikania do błony cytoplazmatycznej. I od 40 do 80 takich cząsteczek wbudowuje się, tworząc por, czyli po prostu dziurkę. Po zamknięciu się tego pora środkowa część zostaje usunięta i powstaje dziura, przez którą następuje przeciek substancji znajdujących się wewnątrz komórki lub też przenikanie substancji znajdującej się na zewnątrz do środka komórki eukariotycznej. Listeria monocytogenes wykorzystuje hemolizynę do rozbicia błony fagosomu. Taka reakcja, można byłoby się wydawać, jest reakcją typu Rambo. Strasznie duża, aktywna, wielkie dziury powstają, lecz nie jest to reakcja popularna w świecie żywym, ponieważ rzadko jest taka ilość hemolizyny obecna w środowisku, żeby wywołać bardzo duże zmiany chorobowe. Możemy badać taką hemolizynę. Najprościej byłoby, gdyby tą hemolizynę produkowała inna bakteria. Na ten pomysł wpadli profesor Jacek Bielecki z Instytutu Mikrobiologii oraz profesor Dan Portnoy z Uniwersytetu Pensylwanii i stosując taki dziwny dość system wbudowali tą toksynę do chromozomu bakterii Bacillus subtilis. Po pierwsze, Bacillus subtilis jest niezdolny do wywołania zmian chorobowych komórek w komórkach w organizmie ludzkim. Nie jest zdolny do wnikania do środka cytoplazmy tych komórek. Zastosowano tak zwaną kasetę SPAC. Otóż kaseta SPAC składała się z zestawu fragmentu DNA, który wbudowywał się do chromozomu bakterii Bacillus subtilis, zawierała silny promotor, czyli fragment DNA zwiększający, umożliwiający ekspresję białka oraz gen kodujący oporność na antybiotyk. W tym przypadku była to bleomycyna. Zawierała też system regulacji umożliwiający włączanie produkcji hemolizyny przez szczep bacillus tylko w odpowiednich warunkach. W przypadku obecności induktora, czyli substancji, którą włączano syntezę białka, nie został produkowany represor. I następowała silna ekspresja białka z promotora SPAC. W przypadku braku induktora został produkowany represor, który zahamowywał produkcję hemolizyny. System jest szczelny. System pozwalał na włączenie lub wyłączenie ekspresji białka w dowolnym momencie. Otóż Okazało się, że powstały szczep Bacillus subtilis jest zdolny do wnikania do wnętrza komórek eukariotycznych, powodując z ich zmiany i całkowicie zmieniając swoje właściwości. Jeden gen wywołał to, że bakteria glebowa stała się nagle patogenem mającym zdolność do wnikania do wnętrza cytoplazmy komórek eukariotycznych. Skończyło to się publikacją w Nature i dość dużą ilością cytacji, którą profesor Bielecki, profesor Portnoy posiadają. W jaki sposób bacillus wnika do wnętrza cytoplazmy? Oczywiście bacillus, który produkuje hemolizynę. Na początku sądzono, że jeżeli to tylko hemolizyna powoduje dziury, jest toksyną produkującą te pory w błonie, to wystarczyłoby przecież wprowadzić do wnętrza komórki eukariotycznej komórki bacillus przy pomocy mikroiniekcji. Cieniutką igiełką wprowadzamy do środka cytoplazmy komórki bakteryjne. Tak pomyślał profesor Gebel z Niemiec, ale okazało się, że tak wprowadzone komórki bakteryjne nie są zdolne do wzrostu i do rozwoju wewnątrz cytoplazmy. Czyli to sama hemolizyna jest niezbędna do tego, aby wniknąć do wnętrza komórki eukariotycznej, ale też, aby umożliwić komórkom Bacillus subtilis przetrwanie w środowisku cytoplazmy komórki eukariotycznej. Na powierzchni zaś komórki eukariotycznej w momencie wejścia widzimy, że obecność hemolizyny powoduje reorganizację cytoszkieletu aktynowego i w ten sposób umożliwia komórce dostanie się do wnętrza cytoplazmy. To komórka eukariotyczna sama wciąga bakterie do swojego wnętrza. A wnętrze cytoplazmy nie jest jednolitą zupą, jest po prostu kitem gęstym, w którym ciężko się poruszać, podzielonym na fragmenty o różnych właściwościach. Fragmenty te są zwykle otoczone błonami, są to mitochondria, aparaty Golgiego, retikulum endoplazmatyczne szorstkie lub gładkie. Także to miejsce, w którym się nagle znalazły bakterie, diametralnie różni się od tego, w którym były wcześniej. I okazuje się, że Bacillus subtilis może poruszać się wewnątrz takich cytoplazmy, wykorzystując długie włókna, przypuszczalnie tubulinowe, i system motorków kinezyny i lineiny do zmiany swego położenia, ponieważ obserwujemy go często w rejonie cytoplazmy charakteryzującym się kwaśnością, co związane jest z właściwościami hemolizyny. To białko jest aktywne w środowisku o pH poniżej 7. Dzięki temu, dzięki jego aktywności możliwe jest rozkładanie błon występujących wewnątrz cytoplazmy i przepływ substancji znajdujących się wewnątrz organelum do cytoplazmy, co może powodować wzrost właściwości odżywczych samej cytoplazmy wykorzystywanych przez komórki bacillus. Po co to wszystko może być tworzone? Otóż taka komórka bacillus dostająca się na drodze fagocytozy do wnętrza komórki eukariotycznej, zdolna do wzrostu w tej komórce, może być przez nas naukowców wykorzystana jako biologiczna strzykawka. Otóż na nas sygnał bakteria ta zacznie syntezę obcego białka, na przykład fragmentu kapsydu wirusa, czy też białka pochodzącego z innej bakterii patogennej. Białko to zostaje w komórce eukariotycznej strawione, a peptydy są prezentowane przez białka MHC na powierzchni komórki eukariotycznej. Pojawia się limfocyt. Limfocyt uczy się, w jaki sposób taką obcą substancję rozpoznać. I w ten sposób mamy szczepionkę nowej generacji. Szczepionkę, która indukuje oporność na pasożyty znajdujące się wewnątrz komórek eukariotycznych. Podsumowując, wnikanie do wnętrza komórek nabłonkowych, jak i zdolność do przeżycia wewnątrz cytoplazmy są równocennymi cechami warunkującymi zaistnienie pełnego cyklu życiowego patogenów. Bacillus subtilis, ekspresjonujący czynniki patogenezy, jest znakomitym narzędziem badawczym, które nam pozwala poznawać funkcję białek, czynników patogenezy listeria. A aktywność hemolizyny jest niezbędna do przeżycia wewnątrz cytoplazmy komórek nabłonkowych, co do tej pory było jest nowym osiągnięciem, ponieważ jest to toksyna, której celem działania była błona komórkowa. Ta hemolizyna umożliwia wejście, czyli internalizację komórek Bacillus subtilis do wnętrza cytoplazmy. Zdolność jest maskowana występowaniem innych białek w przypadku listeria, ponieważ posiadają one specjalne systemy białek, którymi wiążą się z powierzchnią i wykorzystują je do wniknięcia do wnętrza cytoplazmy. I Bacillus subtilis przypuszczalnie dzięki obecności hemolizyny może poruszać się wykorzystując system kinezyna-dyneina i gromadzi się tam, gdzie hemolizyna jest najbardziej aktywna, czyli w kwaśnych mikrośrodowiskach. Powracając do naszych toksyn, musimy zadać sobie pytanie, czy one są doktorem Jekyllem, czy panem Mr. Hyde'em. Otóż toksyny cholery, czy też toksyna Bordetella petrusis zostały użyte jako narzędzia badawcze umożliwiające zrozumienie działania naszego organizmu. Otóż zaburzając pewne funkcje naszego organizmu, kiedy dowiedzieliśmy się, jakie to funkcje są zaburzane, mogliśmy przedstawić model działania pewnych substancji, w tym przypadku aktywacja cyklazy adenylowej, ponieważ te dwie toksyny powodowały wzrost ilości cyklicznego AMP w komórkach i jednocześnie wypływ elektrolitów na zewnątrz, czyli powstanie biegunki. Pochodne toksyn bakteryjnych są wprowadzane do ludzkich szczepionek jako adiuwanty, czyli czynniki zwiększające siłę odpowiedzi, która powstaje podczas działania takiej szczepionki. A zdolności proteolityczne streptokinazy, jednej z toksyn produkowanej przez Streptococcus, pozwalają używać jej jako substancji odblokowującej naczynia krwionośne w przypadku zmian chorób naczyń wieńcowych. Zdolności toksyczne szeregu toksyn zaś zostały wykorzystywane w terapiach antyrakowych. Stworzono tak zwane immunotoksyny. Nazwane są magicznymi kulami. Składają się głównie z dwóch części. Pierwsza część jest to fragment przeciwciała lub receptor, do którego przymocowana jest część toksyny mająca właściwości enzymatyczne. Taka substancja wprowadzona do krwiobiegu zgromadzi się w miejscu, do którego przyczepia się receptor i tam toksyna będzie aktywna. W ten sposób możemy umieszczać toksyny w odpowiednich miejscach, wywołując odpowiednie dobre dla nas zdarzenia powodujące na zniszczeniu tkanki chorobowej, a nie całego organizmu. I głośno jest ostatnio o neurotoksynie botulinowej, tak zwanym botoksie, wykorzystywanej w mnóstwa technikach, a szczególnie w kosmetyce, ponieważ powoduje redukcję zmarszczek dzięki naciąganiu mięśni twarzowych. W przypadku zeza wystarczy porażenie jednego z mięśni sterujących ruchem oka. W ten sposób pracę przejmuje drugi i rozwija się silniej, dzięki temu oczy zaczynają patrzeć w odpowiednim kierunku. I w przypadku tików nerwowych można porazić chwilowo odpowiednie grupy nerwowe, hamując aktywność tych mięśni. Teraźniejszość. obserwujemy rozwód toksyn z bakteriami, które je produkują, a w przyszłości będziemy świadkami wzrostu oznaczenia toksyn bakteryjnych, lecz toksyn występujących już w innym towarzystwie, toksyn lub toksyn samotnych, wykorzystywanych w celach leczniczych czy też kosmetycznych.